Drodzy Państwo, początek roku to czas oczywiście podsumowań. Tak jak obiecaliśmy też Państwu, udaliśmy się do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, by wraz z zastępcą dyrektora, panem Krzysztofem Kazanowskim. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam Państwa. Podsumować ten 2022 rok. Bardzo trudny, to wiemy, ale Opolskie Zoo wciąż jest jednym z tych obiektów, które się cieszy jak nie największą, to jedną z największych chyba popularności. Czy to rzeczywiście też przełożyło się na liczbę osób odwiedzających nasz ogród w 2022 roku? Tak, przez dłuższy czas obserwujemy cały czas zwyżkę zwiedzających w ogrodzie zoologicznym. Taka średnia dobra frekwencja to jest 250 tysięcy zwiedzających. W tym roku mieliśmy 288 tysięcy. Bardzo dobry rok. No to pewnie też efekt tego, że wcześniej, przypomnijmy, była pandemia, która zatrzymała, zastopowała no i działania w samym ogrodzie, jak i możliwości oczywiście korzystania z niego, stąd te kolejki, które przecież były w wielu dniach właśnie przy ogrodzie zoologicznym. Też, aczkolwiek przed pandemią również mieliśmy zwyżkowe i również mieliśmy cały czas wzrost frekwencji. Ten rok był o tyle ciekawy, bo mieliśmy rozkopany cały ogród zoologiczny. Była zmiana termomodernizację mieliśmy, czyli zmianę ogrzewania w ogrodzie zoologicznym z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Nowe rury się kładziono. Były przeszkody dla zwiedzających. Pozamykane niektóre obiekty i pawilony. Budowa akwarium też przeszkadzało w zwiedzaniu. A mimo to jest taki wynik, czyli można powiedzieć świetny rok. To skoro już mówimy, zanim porozmawiamy o zwierzętach, bo na nich się będziemy skupiać, to właśnie same formy przychodzenia, bo przychodzą przecież od najmłodszych po seniorów, po najstarszych. Czy to jest tak przecież, że w ciągu roku może przychodzi się kilka, nawet kilkanaście razy bardzo często do ogrodu zoologicznego? Warto skorzystać na przykład z ofert, jakie mają Państwo, typu karnety? Tak, dla ludzi, którzy często przychodzą do ogrodu zoologicznego, lubią przychodzić do ogrodu zoologicznego, najlepszą ofertą są całoroczne karnety. Są to normalne i ulgowe karnety całoroczne w cenie 170-120 zł. I to jest najtańsza w skali roku oferta. Tak, no biorąc pod uwagę cenę biletu jednorazowego, prawda, wejścia z całą pewnością. Panie Krzysztofie, no to skupmy się teraz na tym roku dla Was, ważnym pod względem oczywiście zwierząt. Już Pan wspomniał o inwestycjach, one były i są i ten 2023 rok tak naprawdę będzie też końcem pewnej części inwestycji, które prowadzone są w Opolskim Zoo. Tak, 2022 rok był końcem termomodernizacji, która obejmowała ogniwa fotowoltaiczne, i również zmianę tego ogrzewania węglowego na gazowy, czyli pójście w stronę ekologiczną. No i pompy ciepła, to mieliśmy już wcześniej. W stronę ekologicznego, czy tak zwanej zielonej energii. W międzyczasie niestety wybuchła wojna, ceny podskoczyły bardzo w górę. Także to, co nam się wydawało, że będzie świetnym rozwiązaniem, nie do końca okazało się takim ze względów ekonomicznych. Zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Na razie z punktu widzenia ekologicznego na pewno jest to świetny interes ekologii. Nie zanieczyszczamy powietrza. No i budujecie nadal, bo o tym chciałem wspomnieć, że w tym roku powinna się zakończyć bardzo ważna część inwestycji, bo na to też czekamy my wszyscy miłośnicy zoo, czyli na akwarium. Rozpoczęliśmy akwarium w 2022 roku. Planowo ma zostać zakończone pod koniec 2023 roku. Aż się boimy, czy się uda, no bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Nie tylko budowlane, nie tylko technologiczne, ale również przedsięwzięcie logistyczne, żeby te wszystkie zwierzęta, które mają tam przebywać, żyć, sprowadzić do ogrodu zoologicznego. Część z nich będą to zwierzęta, które się rozmnożyły w innych ogrodach zoologicznych. Już te staramy się przynajmniej papierowo sobie załatwiać cały czas. Inne są takimi zwierzętami, które trzeba będzie odłowić. Również zamówienie jest, ale zobaczymy, co się da z tego zrealizować. Wiadomo, że każdy czeka na wieloryba i rekina. Tak jak wszyscy czekaliśmy na dzikie koty w 2021 i 2022 roku.
To przechodząc do tego podsumowania, panie Krzysztofie, najważniejsze dla was z punktu widzenia tych, którzy na co dzień się tutaj znajdują i pracują, te rzeczy i te momenty, które miały miejsce w 2022 roku, jeśli chodzi o zwierzęta i te duże, i te małe. Jak już mówimy, i te duże, i te małe, proszę bardzo, urodziła się żyrafa i urodziły się małe salamandry. Z punktu widzenia naszego przyrodniczego trudno powiedzieć, który z tych zwierząt jest cenniejszy pod względem przyrodniczym. Salamandry, zwierzęta, które w naszym rejonie, czyli północnej Europy, czy środkowo-północnej Europy, są ginącymi. Natomiast żyrafy w Afryce też, ten nasz podgatunek żyrafa Rothschilda, też jest ginącym gatunkiem. Także porównując, być może można postawić znak równości, ale jeśli chodzi o wielkość zwierząt, jest to wielka różnica, nie? Czy możemy dzisiaj powiedzieć, ile łącznie zwierząt przyszło na świat, ile zostało przywiezionych do ogrodu, ile wyjechało z ogrodu? Cyfr takich nie podajemy z prostych względów. Tak jak mówię, jest ta żyrafa, jedna żyrafa, która się urodziła i na przykład 150 rybek, tak? Jeśli chodzi o bezkrękowce, to w ogóle ich nie liczymy, ponieważ jak się rozmnażają pająki, to w liczbach 100-300 młodych. Dopiero zaczynamy liczyć, jak już są duże i zostają u nas. Całą drobnicę rozdajemy po innych ogrodach zoologicznych. To samo się tyczy ryb, to samo tyczy się wszystkich małych zwierzątek. Płazy, jeśli jest ich dużo, to również rozdzielamy po innych ogrodach zoologicznych. I tak, na koniec roku 2022 mieliśmy 12 gatunków więcej niż rok wcześniej. Jest to związane z tym, że sprowadziliśmy do nas, głównie tutaj chodzi o ptaki i gady. Z ptaków na przykład sprowadziliśmy piękną, krajową, zagrożoną wyginięciem malutką sowę włochatkę. Sprowadziliśmy ibisy australijskie do naszej nowej ekspozycji australijskiej. No, chcemy w końcu otworzyć tą dużą wolierę na nowym terenie i to te ptaki właśnie do tej woliery. Sprowadziliśmy na przykład arę macao, tę żółtoskrzydłą. Sprowadziliśmy gile, które będzie można oglądać tutaj na zewnątrz tej krainy bioróżnorodności, w której się znajdujemy. Już można je oglądać. One cały czas są w wolierze całorocznej, bo to są tutaj zwierzęta cały rok będące na zewnątrz i te, które musimy zamykać na okres zimy do wewnątrz, które tak właśnie ładnie śpiewają za nami. Mamy korońce, czyli największe gołębie. W tym roku jeden z młodych naszych wyjechał do Ogrodu Zoologicznego Europejskiego, a na to miejsce sprowadziliśmy do nowej pary, bo będziemy chcieli mieć dwie pary, sprowadziliśmy nowego, młodego gołębia. Rozpoczniemy od niego hodowlę. Sprowadziliśmy nowego samca do kapibar, żeby rozpocząć na nowo hodowlę. To są największe gryzonie na świecie, ale ich taką wadą jest to, że krótko żyją. One żyją 8, 10, no góra 12 lat. W związku z tym, gdy się mnożą na początku, jest świetnie, jest można powiedzieć baby boom, ale po 4 latach jest koniec. I trzeba starać się o nową parę. Stąd już zawczasu staramy się o tą nową parę. Żyrafa, która się u nas urodziła wcześniej, wyjechała do ogrodu zoologicznego w Ołomuńcu. Myśmy sprowadzili na to miejsce żyrafę z Hiszpanii. Wszystko po to, żeby nie było krzyżowania się zwierząt między sobą. Tu chodzi o bioróżnorodność genetyczną. Poza tym urodziła się zebra z tych większych zwierząt. To z tych takich ciekawszych rzeczy. No i przyjechała Uma, bo oczywiście na niej skupiał się cały świat medialny. Tak, sprowadziliśmy samicę tygrysa, młodziutką. Jeszcze nie może być połączona, bo jest za młoda. Myślimy, że w przyszłym roku, jak wykaże ruje i będą się miały ku sobie zwierzęta, to będziemy próbowali je łączyć. Warunek jest to, żeby wykazała ruje i żeby miały się ku sobie. To jest bardzo trudne u tygrysów, jak wiemy.
nie wiemy, jak będzie. Zobaczymy, czas pokaże. Przejechał również samiec takina złocistego do samicy, którą mieliśmy sprowadzoną rok wcześniej. Także też mamy nadzieję, że doczekamy się pierwszych takinów złotych w Opolu.